Mecz o mistrzostwo w drugiej ligi numer 18-19. Siarka Karlobrze, Błękit i Stara. I ja proszę Państwa szybciutko przypomnę składy, w jakich wystąpią zespoły w dniu dzisiejszym. Zespół gości stroje biało-niebiesko-białe. W bramce Mariusz Zepecki, numer 4 Mateusz Obrodowski, 7 Michał Cywiński, 10 Przemysław Brzeziański, 15 Jon Bejszimura, 16 Błażej Starzycki, 17 Adrian Kwiatkowski, 18 Wiktor Patrzykon, 21 Grzegorz Lokala, kapitan drużyny, 23 Mateusz Kwiatkowski i 24 Wojciech Łyszko. Trenerem drużyny gości jest pan Adam Topolski. I zespół Karnoże z Mieciarki, tradycyjnie żółto-czarno-żółte stroje. Bramce numer 1 Krystian Kuba, numer 4 Łukasz Natolski, 7 kapitan drużyny Kamil Ratulik, 9 Krzysztof Rowski, 11 Mateusz Janeczko, 14 Sebastian Duda, 18 Pastor Majek, 19 Adrian Gębalski, 20 Grzegorz Płatek, 51 Maksymilian Sitek i 99 Kamil Woźniak. I obsada sędziowska. Jako sędzia główny pan Damian Gabecki z Kielc. Na liniach pomagają mu asystent pierwszy pan Filip Sieran z Warszawy i z Kielc. Obserwatorem na dzisiejszym spotkaniu jest pan Wojciech Sawa, natomiast delegatem pan Robert Gromysz. Ja w imieniu organizatorów serdecznie państwu życzę dużo emocji na dzisiejszym spotkaniu. Tam dmucha, tu nie dmucha. Zakończyła się pierwsza połowa spotkania mistrzostwo drugiej ligi rundy jesiennej sezonu 2018-2019 pomiędzy zespołami Siarka Tarnowy. Zakończyło się spotkanie ogólnoligowe fanów dziennikarzy na konferencję prasową, która odbędzie się około 10-15 minut. Po zakończonym spotkaniu w sali konferencyjnej pod trybuną górną naszego stadionu. Teraz mu powiem, że może by ten imię. Dziękuję piłkarzom naszego zespołu za walkę w dniu dzisiejszym. A Państwa zapraszam za dwa tygodnie, 20 października, w sobotę, na kolejny mecz.